Cześć, z tej strony b i witam w kolejnym odcinku Pytań od Horka. Takie jest pytania W, e, które oczywiście przygotował Hork. Mamy ich 15, także taka w miarę ok liczba. E, wiadomość dostałem. Dawno w ogóle tego po pierwsze nie była, po drugie, wiadomość dostałem 18 października, a tak byłem zarobiony, że dodawałem tylko nagrane wcześniej filmy, i ja po prostu naciskałem: dodaj, dodaj, opublikuj, tam e, zmieniałem e, z prywatnego na publiczny, e, tak właśnie tym samym sposobem skończyliśmy władce Pierścieni e, GTA już mamy połowę za sobą e, drugie GTA się skończyło, Minecrafta też większość dodałem bo nie miałem czasu nagrywać nic nowego ale tutaj pytanka, nagram pierwsze pytanie co sądzisz o Retribution? E, Retribution jest to nowa stajnia, e, której przewodzi Mustafa Ali nigdy nie byłem szczerze mówiąc fanem Mustafa Ali'ego też kolejnymi członkami są Dominik Diakowicz, Brennan Williams Shane Hast i Mijaim. tych zawodników też, tych zawodników to nawet aż tak bardzo nie kojarzę, no to jest świeżo w no trochę już, trochę już są, tak to, to trzeba przyznać, że po 2-3 miesiące no zobaczymy co z tego będzie jak sobie poradzą Choć no, może i odegrają jakąś większą rolę. Czy chciałbyś zobaczyć jeszcze Sine w ringu? No pewnie. Jako fan Johna Siny, e, dla mnie to pytanie jest oczywiste. Chciałbym zobaczyć Johna Sine w ringu. Mam nadzieję, że John Sina wystąpi na Wrestlemania 37, a może i nawet się pojawi na Royal Rumble meczu. Kto wie. Ja chcę. Sina ma 43 lata. Undertaker miał 55 i nadal występował. Może jeszcze nie powiedział ostatniego słowa. Mieliśmy final farewell, ale może wystąpi jako host w WrestleMania 37. Może coś jeszcze zrobi. Wiemy, jaki jest Mark Callaway, a John Cena no, jest 12 lat młodszy. No, John spokojnie patrząc na AJ Stylesa, patrząc na Daniela Brenna, patrząc na Randy'ego Ortona, który jest jego nie młodszy. jest e Triple H jeszcze w 2016 e 17 Eee, kto jeszcze, no The Big Show starsi zawodnicy albo zawodnicy w jego wieku mogli jeszcze się, albo być e, regularnie się pojawiać albo nawet być na szczycie tak jak Wymiany Styles czy e, Triple H w 2016 roku tak. także e, naprawdę można e, jak najbardziej i mam nadzieję, że Sina jeszcze nie raz się pojawi u nas tutaj właśnie w ringu WWE bo chciałbym, żebym jeszcze, jeszcze tyle walk mógłby stoczyć, jeszcze mógłby pobić rekord Ricka Flera, także oczywiście, żebym chciał. Taka jest odpowiedź na pytanie. Gdyś miał do wyboru zamienić zawodnika z WWE na zawodnika z All Elite Wrestling, to kogo byś wybrał i kogo oddał? Kogo oddał? Szczerze nie wiem, ale roster WWE jest naprawdę przepełniony. Jest dużo takich zawodników, o których albo zapominam, albo w ogóle ich nawet nie kojarzę czasem z tego, że są tak mało rozpoznawalni, tak mało charakterystyczni i, i takich jest dużo. Na przykład tak jak z członków retribution może z widzenia kojarzę, ale oprócz Mustafy Aliego i ja bym nie wymienił. Tutaj musiałem się posiłkować, sprawdzić sobie, bo naprawdę dużo z takich zawodników, kogo chciał z Ali na pewno tutaj takie największe gwiazdy to John Moxley, czyli Dean Ambrose. Szkoda, że odszedł. Naprawdę szkoda e, Lunatica. Chris Jericho, legenda WWE, e, który nadal jeszcze przecież ma dobry stosunek do WWE. Tam, e, gratulował e, któregoś chyba 25-lecia, tak? E, kariery Triple h e, Tutaj też wypowiadał się na temat Undertakera, też mu gratulował tak takiej kariery wspaniałej. Także no szkoda. Ostatnio, proszę Państwa, też O'Leary Wrestling. Cóż to był za piękny widok dla moich oczu! Pojawił się Sting. Ikona zawitała do O'Leary Wrestling. Mimo wieku, ja jeszcze Stinga bym zobaczył. Tak żałowałem tego, że on został skontu skontuzjowany podczas feudu z Rollinsami i walki o mistrzostwo. Po pierwsze, ja widziałem wtedy Stinga jako mistrza. Po drugie. Początkowo na Wrestlemanie 32 mieliśmy zobaczyć walkę Sting kontra The Undertaker. Szkoda, bardzo szkoda. Naprawdę jestem zawiedziony. No, los tego się nie zmieni już. Ale no, myślę, że Stinger jeszcze mógłby coś pokazać. Mimo 60 na karku. Na pewno była fajna gratka dla fanów. Kto jeszcze? Kenny Omega, tak? Zawodnik, który był... Przed powstaniem All Elite Wrestling Naprawdę często łączony z WWE Szkoda, że tutaj się też nie udało No i sam tutaj Jeden z takich dyrektorów Też w sumie założycieli Czyli Cody Rhodes Myślę, że to też zawodnik, który Miał potencjał Miał potencjał na, na bycie dużym zawodnikiem Zauważając, że Dusty Rhodes, jego ojciec Był legendą tak samo jego brat Goldust Dustin Rhodes też jest legendą i też teraz jest wolę literę także no, czy Andrade został zmarnowany? No na początku był ostro puszowany. W sumie Andrade można w pewnym sensie pokonać po, do rajbaka porównać. Cały czas się kręcił tam wokół tego mistrzostwa WWE był tak stosunkowo wysoko w hierarchii, a teraz teraz coś ucichło nawet w ogóle o nim. Więc no, trochę tak jak z Raybackiem, tak, feudował z Pankiem, z Siną. Cały czas miał na wyciągnięcie ręki Mistrzostwo WWE czy Mistrzostwo Wagi Ciężkiej. Ani razu żadnego z tych tytułów nie zdobył. Naprawdę zawodnik miał potencjał, miał warunki fizyczne. Szkoda. Czy Garza może dostać push? Z reguły każdy zawodnik prędzej czy później dostaje push. No chyba, że to jest taki zawodnik, który jest all-time jobber. Chociaż w sumie. E, zarówno Goldas miał swoje momenty Ertruff Bawi się teraz przednio b, Po raz parędziescy Inkasując e, Te 24 na 7 ten tytuł e, Zack Ryder pamiętamy Miał to mistrzostwo internetowe Miał też e, Mistrzostwo interkontynentalne na 32 Bodajże wygrał e, No Zack Ryder już chyba nie ma z nami blizna niestety Także no w sumie Czemu nie Chciałbyś Humberto w Retribution, Humberto Carrillo? Pytanie, czy on by tam pasował? Hmm, więc nie wiem. Czy podoba Ci się storyline siostry Dominika e, z Marfim? E, trochę się zapoznałem z tym storyline'em. W ogóle podoba mi się to, e, że cała rodzina Misterio. Braj Misterio niepodważalnie z legendą WWE. Podoba mi się to, że rodzina Misterio została wprowadzona w większej ilości do WWE. Zarówno Dominik, jak i siostra. Także fajnie, fajnie. Myślę, że Dominik może zastąpić w przyszłości ojca. Może nie będzie zamaskowanym luchadorem, ale na pewno tutaj będzie fajnie reprezentował dziedzictwo swojego ojca. A może i siostra zostanie zawodniczką. Także Marfi teraz w ogóle się przyłączył do rodziny Reja i tam walczył kilkukrotnie z Sefem Rollinsem, jak dobrze pamiętam. Także zobaczymy, co z tego wyjdzie, ale ogólnie fajna sprawa. Fajnie, że Marfi tak jakby się nawrócił, już nie jest tym e, sługą Sefa Rollinsa. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. E, czy The Delators the of, of Wars byli dobrym taktimem? Jak najbardziej. Jeszcze jak. E, bardzo mi się podobał ten taktim. E, miał on taki fajny, e, fantastyczny klimat. Mieliśmy Breya, pożeracza światów i mieliśmy tego właśnie DeLaytera e, Mata Hardiego. Fajnie, fajnie, podobał mi się ten Matt Hardy. E, jeszcze tam przez chwilę. Znaczy, on nie był członkiem tak teamu, ale tam kilka razy się spotkali. Ogólnie w tym samym czasie mniej więcej e, działała ta postać, bo jeszcze mieliśmy Jeffa Hardiego jako tego Brother Nero. E, to też było fajne. Fajny takting, fajny klimat z klimatem. E, czy Jason Jordan i Seth Rollins byli dobrym tagiem? Nie, nie podobało mi się to w ogóle. Nie, nie pasowali do siebie. Wolisz. E, a nie, przepraszam. Debar czy Usos? Debar. E, jestem wielkim fanem Scheymusa i dlatego. Wolisz Daniela Bryan'a Cofejsa czy Hila? E, patrząc na sam wygląd Daniela. On zdecydowanie bardziej pasuje na Fejsa. Jako Hill też sobie radził nie najgorzej. Ale chyba raczej jako Fejsa. Czy lubiłeś Jacka Swagera? W sumie taki byłem neutralny. On był chyba mistrzem raz wagi ciężkiej, tam World Heavyweight. No, jakoś coś próbowano z nim zro zrobić. A to też jeden z tych zawodników, co tak nie do końca wyszło. Stardust czy Goldust? Ogólnie bardziej wolę kodiego niż jego brata, ale jeżeli chodzi o, o to, to Stardust nie był aż taką dobrą postacią, więc Goldust. Kto powinien trafić z NXT na Raw i z SmackDown, a kto odwrotnie? Szczerze, to się tak ostatnio cały czas zmieniało, w ogóle teraz Fina Balora jakiś czas temu dodali, był jeszcze fin w NXT, a teraz y, ostatnio widziałem, bo polubiłem sobie na Facebooku, to jest stronę WWE, y, widziałem walkę Demon Film Balor kontra AJ Styles wygraną przez Demona. Y, ku mojemu zadowoleniu oczywiście. I teraz już mam wrażenie, że trochę mniej przywiązuję uwagę jakoś do tego, kto się gdzie znajduje. Yy. Nie wiem, w sumie. Roster, roster cały czas się rozbudowuje. Jest dużo takich zawodników, którzy pojawiają się bardzo rzadko, albo ba nie dość, że bardzo rzadko to jeszcze dobują i. No, ciężko to powiedzieć, szczerze mi. E czy podobała Ci się rywalizacja Misa z Ambrose'em? Ogólnie analizując, e Mis jak i Ambrose potrafili e robić dobre rywalizacje, potrafili robić dobre feudy. Eee, jakieś takie jeszcze pamiętniejsze rywalizacje bym mógł wymienić. No to WrestleMania 27 feudował z Siną, ale tego to aż tak dobrze nie pamiętam. Ale ogólnie Demis no jest dobrym typem showmana. Eee, Dean Ambrose z kolei też miał fajne tajwalory rozrywkowe, że tak to nazwę. Eee. Także obaj, akurat zawodnicy, tacy z najwyższej półki, yy, kilkukrotni mistrzowie posiadający główny pas. Także myślę, że jak najbardziej. Dobrze, także to wszystkie pytania. Dziękuję Ci, chor, pozdrawiam Cię serdecznie. Yy, także słyszymy się w kolejnym odcinku. Jeżeli będzie, musiałbym wysłać pytanka, albo może pojawi się jeszcze inna wersja materiału ale to tak jeszcze nie będę tutaj mówił co, jak, gdzie i kiedy, bo nie wiem. Także trzymajcie się do usłyszenia. No i cześć.